Hejka. Zaczynamy nowego vloga. Zauważyłam taką tendencję, że z reguły zaczynam vlogi w weekend, bo w tygodniu czuję, mam takie poczucie winy, że nie robię czegoś bardziej pożytecznego, tylko nagrywam na przykład. Nie wiem. W mojej głowie to siedzi, to jest nieistotne. Zaczynamy vloga i jedziemy właśnie do mojej chrzestnej, dlatego że mają jakąś imprezę przebieraną dzisiaj. Idzie i moja mama, i moja chrzestna z wujkiem i tak dalej. Dużo ich znajomych. I ciocia przebiera się, to jest przebierana impreza, ciocia przebiera się za dzwoneczka. Więc poprosiła, żebym tam coś z okiem jej zrobiła. Ja się, szczerze mówiąc, średnio znam, ale na tyle, na ile się znam, spróbuję pomóc. Także jedziemy zrobić cioci Asi oko z Tonim. Tata został, w sensie Filip, został z Leosiem w domu. A potem zobaczymy, bo ogólnie muszę zrobić jeszcze zakupy i moja mama też mnie prosiła, żebym troszkę jej pomogła z makijażem, także zobaczymy, co, gdzie, kiedy, jak, czy ona przyjedzie do mnie, czy ja pojadę do niej, czy zdążymy z Lidlem. Zabieram was ze sobą. Jedźmy zatem, bo już jestem kilka minut spóźniona, ale to nie miał drzemkę, także no, nie chciałam go tak brutalnie wybudzać. Jedziemy. Ten mam akurat na czerwonym i chciałam wam powiedzieć, żebyście nigdy nie zaplatały włosów, mam na myśli zaplatanie na wałek, kiedy są mokre. Bo one zawsze wychodzą po prostu fatalnie, wykrzywiają się, gdzieś się kręcą, gdzieś się nie kręcą. Ten skręt jest taki agresywny. Końcówki są dziwne, nigdy na wilgotne włosy. O, zielone pa... Za makijaż dostałam burgera. Tak, można pracować. To jest barter, w barterze. Ja autentycznie nie umiem nagrywać przy rodzinie, bo nigdy nie wiem, czy ktoś chce być na vlogu, czy koło kogoś to krępuje, czy mogę. Chyba muszę po prostu zapytać następnym razem. Musimy ze wszystkim zabrać. To i jeszcze to. Dobra, idziemy. O, czeka już na nas. Babi. Kto to? Tato. Ale uśmiech. Byłaś u cioci też? Byłam u cioci. Dzisiaj robię za make-upistkę. Malujemy babcie? Tak? Ty byś pomalował, co? W ogóle mama mi dwa dni temu wysłała zdjęcie stroju myszki Miki. To nie było to. To nie było to. Na szczęście wpadło na świetny pomysł, żeby przebrać się za królową z Narni. Tą taką śnieżną ala z koroną. Ta, co miała taką koronę lodową. W każdym razie pożyczyła ode mnie moją suknię ślubną, która moim zdaniem wygląda perfekcyjnie, pasuje do tego, dlatego że była chyba taka zimowa królowa, wiecie, dookoła był śnieg i tak dalej, a my braliśmy ślub zimą i właśnie miałam taką suknię, w ogóle ja miałam totalne szczęście, że na nią wpadłam, ona była z Moliera 2 bodajże i ma taką siateczkę, która wygląda jak mróz, pokażę wam. O, tutaj widać, to jakby jest taka siateczka pod spodem, cielista i na to jest taka, jak to nazwać, taka, no właśnie, to wygląda jak taka szydełkowa praca ogólnie. Pięknie to wygląda, szczególnie właśnie w takim klimacie zimowym. Naprawdę trafiła mi się ta suknia, więc myślę, że na królową z Narni śniegu będzie wyglądała idealnie. Wyślesz jakieś zdjęcie później? Ładniejsza jest. O. Mama od razu zabrała się, znalazła suknię, żeby wam pokazać, jak ona wyglądała. Moim zdaniem to była taka, it was meant to be, po prostu przeznaczenie to było, ta suknia, nie? Ona w ogóle była chyba, nie wiem, czy jedna, czy dwie sztuki, czy jedna ostatnia sztuka? Jakoś tak było, no, trafiła się niesamowicie, szczególnie idealnie pasowała do klimatu takiego właśnie zimowo-świątecznego, moim zdaniem. Gdzieś jeszcze jest. Cyk. O. Chociaż tego futra żałuję, wiesz, jak patrzę na zdjęcia, z wszystkiego jestem zadowolona, ale tu, jak patrzę na to futro, to czuję się jak taka Rosjanka. Z reguły jest tak, że córka zakłada mamę suknię ślubną, prawda? Ty takich rzeczy nie trzymałaś. A mamy odwrotną sytuację. Mama zakłada suknię ślubną córki. Tego jeszcze nie gra. On jest zmęczony. Dobra, kończymy. Jakieś kryształy, srebrny brokat, no. Jeszcze tiara masz. Tiarę jeszcze masz. Ja miałam to szczęście z moją mamą, że ona się zawsze tak na maksa angażowała. I jeśli był jakiś bal przebierańców, no dobra.
Żeby nie było. Miałam w historii takie przebranie jak żaba albo klaun. Jakby... No myślę, że można lepiej dziewczynkę przebrać na bal przebrańców, ale nie będę się z tym kłócić, bo jest szansa, że to było, była moja inicjatywa i ja bardzo chciałam być przebrana za żabę. Jest taka szansa. Natomiast później, jak już byłam starsza, to mama się bardzo zawsze angażowała, szyła różne rzeczy, wynajdywała, także... Chorą cię nas zawiozło, pamiętasz? Nawet z gorączką pojechałam po przedszkola. Wtedy byłam przebrana za księżniczkę, no. Co zrobiła tia? Dobra, lecimy na zakupy. Gadałam do was i gadałam i gadałam. I okazało się, że nagrywałam na slow-mo. Co ja mówiłam? Że jesteśmy pod domem, że Toni zasnął w samochodzie, co jest w ogóle hitem, bo on przez 9 miesięcy swojego życia zasnął w samochodzie 3 razy, czyli to jest 4. 4 razy, czujecie to? Zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o Toniego. Bo z L8 to my specjalnie szliśmy z bloku, wtedy jeszcze mieszkaliśmy na takim osiedlu w Chojnicach, schodziliśmy specjalnie do samochodu, na przykład na noc, na wieczorne usypianie, braliśmy go do samochodu, bo on zasypiał sekundę, dosłownie, my tylko zrobiliśmy rundkę dookoła osiedla i on spał i nie trzeba go było bujać, więc bardzo lubiliśmy jeździć samochodem z L8, a Toni zupełnie inne dziecko, nie znosi. Zakupy zrobiłam, większe niż planowałam. Ale to dobrze, bo przynajmniej będziemy mieli spokój na kilka dni. 3-4 na pewno. Filip już do mnie dzwoni. Już wchodzę. Toni zasnął mi w aucie, więc wniosę go, a ty będziesz musiał przyjść po zakupy, bo ja nie dam rady. Filip stracił głos. Dosłownie brzmi jak Batman. Bo kiedy on był? W środę, nie? Czwartek? W czwartek chyba wyszedł na kort wieczorem. Oczywiście nieubrany odpowiednio. Tam krzyczał, wołał, gadał i zarósł sobie gardło. Tak totalnie. Także no chory nie jest, ale cierpi. 3-4 dni powinniśmy mieć zakupy zrobione. Kupiłam rzeczy na jutrzejszy brunch, dlatego że moja Kinga ma urodziny i chcę jej zrobić taki brunch urodzinowy. Nie wiem, czy Sewerynowi się uda, mam nadzieję, że tak, utrzymać to w jakiejś takiej lekkiej tajemnicy. No wiadomo, że jak już podjadą tutaj, to będzie wiedziała, o co chodzi. Wróciłam i chłopaki byli bardzo głodni, ja miałam zrobić obiad. Obiecałam, że zrobię dzisiaj curry, więc wróciłam. Zaczęłam robić obiad, jednocześnie skapnęłam się, że nie jestem w stanie wypakować zakupów, bo mamy tak pełną lodówkę, ale pełną niedobrego jedzenia, więc po prostu zabrałam się za porządki, wyjęłam wszystko i teraz tak względnie wygląda, to nie jest idealny stan, okej, ale jest progres. Wygląda to mniej więcej tak, nie jest źle, bywało gorzej. No, tak nawet, bo tu muszę umyć te półeczki. Bigos od mamy. Mama mi przywiozła 2 dni temu bigos. No, muszę się zaopatrzyć w te takie ładne pojemniczki. Takie wiecie, na szynkę, na ser, na warzywa. No, tragedii nie ma, ale mówię, mogłoby być lepiej. Jak ja sprzątałam i kończyłam obiad, to Filip poszedł, zrobił kąpiel Leosiowi, zajął się Tonim i... Tak biegaliśmy, ogarnialiśmy wszystko. Tak mi teraz ból głowy dojechał, że rozważam szybkie tu ogarnięcie jeszcze kuchni, bo po robieniu obiadu jest tak trochę bałagan się zrobił. Przebrać się w jakieś wygodne ciuchy i ja chyba poćwiczę. To w ogóle brzmi absurdalnie, ale czuję się tak źle, czuję jak mi tu głowa naciska. Nie pójdę spać, bo muszę jeszcze trochę rzeczy zrobić pracowych. Muszę przede wszystkim usiąść do komputera i tak czuję, że może jak poćwiczę sobie pilates, to mnie to ożywi. Brzmi to absurdalnie z moich ust, ale spróbuję. Dobra, witamy się. Wczoraj co się wydarzyło? Może trochę ściszę. No więc wczorajszy wieczór tak całkiem sprawnie poszedł i liczyłam na to, że będę mogła różne rzeczy nadrobić sobie, bo koło 21 dzieciaki poszły spać, ale Toni wybudzał się, ja nie wiem, co pół godziny, coś takiego. Udało mi się zrobić trening pilatesu, to fakt. I super się poczuję, więc będę kontynuować. Are you proud? Yeah. Dołączam do
pilatesowego teamu The Slings, bo Aga i Kasia ćwiczą pilates. Aga to chyba od początku, od kiedy istnienia od samych naszych początków Aga ćwiczy pilates i bardzo lubi, więc mogę powiedzieć, że to ona mnie zainspirowała sportem. Bardzo jest to przyjemne i lubię tę formę ćwiczeń. W każdym razie liczę na to, że będę kontynuować. Zaczęłam taki challenge 24-dniowy. Wtedy się to nie obudził i budził się co chwilę, więc ostatecznie zasnęłam razem z nim, ale myślę sobie, że w takim ogólnym rozrachunku dobrze, że poszłam tak wcześnie spać, dlatego że w nocy się budził milion razy. Wstał ostatecznie 6 coś chyba. Filip go wtedy uśpił jeszcze na chwilę i przed 8 wstał i już chwilę po 7 byliśmy w salonie, ale to dobrze, bo zaczęliśmy ogarniać salon i wszystko pod urodziny Kingi. Nie wiem, czy dzisiaj mówiłam, wczoraj coś zapomknęłam, czy nie. Moja Kinga ma dzisiaj urodziny i stwierdziłam, że zrobię taki urodzinowy brunchik, takie późne śniadanie, więc... Więc stary klasycznie w kuchni. Więc stary klasycznie w kuchni robi swoje słynne pancake'i. Swoje. Z Thermomixa z dodatkiem banana. A ja robię bajgle śniadaniowe. Mam nadzieję, że Severynowi i narzeczonemu Kingi uda się utrzymać to w tajemnicy, chociaż no nie wiem, jestem ciekawa, czy się uda. Ja zrobiłam właśnie guacamole, a teraz kroję sobie jabłko, bo mam plan zrobić to takie te jabłuszka z cynamonem i z cukrem jako taki dodatek do tych pancake'ów, które stworzy Filip. Ja wiem, że Filip średnio, ale mam nadzieję, że Kinga lubi szarlotkę. Zawsze chodziłam z nią w liceum do Sowy na szarlotkę z lodami waniliowymi na ciepło. Tak. Musimy się wybrać znowu. Dawno nie byłyśmy. Ale z dziećmi to wcale nie jest tak łatwo. Idealnie się złożyło Filip, bo Severyn mi napisał, że Kinga chciała iść na grzyby w niedzielę rano, więc wyjdą z domu pod pretekstem grzybów. To zrobię jednego pancake'a grzyba. Zrób, no, świetny pomysł. Też chcesz? Dobra, no więc idealnie wyszło. Ja jeszcze lepiej się użyło, dlatego że Kinga była tutaj 2 dni temu i zostawiła B-boxa Zojki. Więc napisałam jej, że zostawiła B-boxa i mam nadzieję, że tak to się wszystko, że tak powiem, płynnie ułoży, że Severyn na przykład podrzuci jej pomysł. A to chodź, zjedziemy, jak jedziemy na grzyby, to zjedziemy do tego B-boxa. Ona się bierze na grzyby, a tutaj chcesz i brunchik zrobić. Ale to jest, wiesz, no nie idziemy do restauracji. Sami swoi. Przynajmniej będzie jej wygodnie. No, nie wiadomo, czy ktoś chce. Nie gdzieś tam na mieście w samochodzie, bo on z reguły budzi się po tam, nie wiem, 30 minutach i jeśli go dokarmię w łóżku, to śpi dalej i to jest wtedy najdłuższa drzemka jego w ciągu dnia, więc właśnie ma drugą część tej drzemki, dokarmiłam go i śpi dalej. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać coś, chociaż i tak już dużo zdążyłam zrobić, bo nagrałam rolkę, trochę zaczęłam nawet montować w trakcie karmienia. Nagrałam jeszcze jeden materiał, teraz muszę wypracować sobie piżamę po Intel, zerkam cały czas, czy on się budzi, bo nagrywam rolkę już z tydzień chyba, bo tam potrzebne jest dużo różnych klipów z różnych miejsc, a nie mam czasu, żeby przebrać się w piżamę i pojeździć po mieście i ponagrywać to na mieście, więc staram się to robić przy okazji. No, a cały czas coś jest nie tak. To piżama jest w praniu, to jest wygnieciona, ja nie mam czasu jej wyprasować, no ciągle coś. Więc teraz ją wyprasuję i może jeszcze uda mi się kilka klipów dobrać, ale chciałam wam pokazać jeansy. Są różne wersje, bo są z szeroką nogawką, są z prostą nogawką i te z prostą też mogą być fajne. Ja jeszcze czuję, że nie jestem nią tej figury, którą bym chciała mieć po ciąży, żeby mieć takie wąskie spodnie, ale kiedyś sobie je kupię. A teraz kupiłam sobie te high waist wide leg. Chyba to, tak się nazywa ten model. W opisie filmu wam wrzucę. Są też takie z mid waist
I jakby ich jest kilka różnych rodzajów. I to są wide leg high waist. Pierwszy raz kupiłam sobie takie szare jeansy, ale zawsze podobało mi się to na innych dziewczynach. Nigdy nie miałam, więc teraz kupiłam. To są te z wysokim stanem. Bardzo je lubię, to jest tak wdzięczny model. W nim i pupa wygląda dobrze, a bardzo często w jeansach, szczególnie z H&M-u, tyłek wygląda raczej kiepsko. W tych wygląda świetnie pupa, także polecam. Jakoś tak fajnie się układają. Mam wrażenie, że optycznie wydłużają nogi. Uwielbiam je, naprawdę. I takie same czarne zostawiam. To nie jest, jest nie psosie i film. Rozświeżego swoim śmiechem. Chyba sobie strzelić drzemkę. Wstali w takich średnich humorach, ale robimy teraz obiad. W świetnych humorach, co ja gadam. Mam kilka takich przepisów z Thermomixa, które męczę do bólu, bo je po prostu kocham, uwielbiam te przepisy i może muszę się otworzyć trochę na nowe. Natomiast te już znam na pamięć, więc robię zakupy na pamięć i nie sprawia mi to w ogóle kłopotu. A takie przepisy lubimy, prawda? Więc dzisiaj w programie jest ryba pod pierzynką z parmezanu, z masła, z pietruszki i do tego risotto pomidorowe. Risotto robi się już w Thermomixie za mnie. Ryba jest w piekarniku, więc myślę, że ile? 15 minut trochę, no pewnie jeszcze musi troszkę wystygnąć, więc 20 minut i będziemy jedli. Toniemu gotuję tutaj, możecie zobaczyć, po prostu cukinię i paprykę. Zdejmę z papryki skórkę i do tego dam mu na deser malinki. Także to będzie jego obiad. Bo Toni gdzieś zaginął. Gdzie jest Toni? Gdzie jest Toni? Słyszałem. Leo, słyszałeś gdzieś Toniego? Toniś! Gdzie on w lodówce jest? Może on jest w lodówce? Chowa się przed tatą? Tu go nie ma. Tu zajrzymy, o nie ma. O! Gdzieś chyba? Gdzieś słyszałam. Ja bym go wywąchała po brudnej stupie. Tu coś jest? Coś jest? Co mam, gościa? Zrobiłam sobie, nie wiem czy widzicie, taką kawę z tą czekoladową posypką. Uwielbiam ją. A propos gotowania w Thermomixie, robienia obiadów, polećcie mi jakieś fajne przepisy, takie top of the top. Wasze top of the top. Top 3 na przykład. Żebym miała coś nowego, bo ja naprawdę w kółko robię to samo. My mamy takie swoje ulubione przepisy, które po prostu na zmianę męczymy. Więc z chęcią skorzystałabym z jakichś polecajek waszych. Kontynuujemy vloga w takim jeszcze trochę nieogarniętym stanie, ale z tego co się orientuję, to ostatnio nagrywałam w niedzielę. W niedzielę? W niedzielę robiliśmy brunch urodzinowy dla mojej przyjaciółki Kingi. No chcieliśmy spędzić razem czas, nam się bardzo ciężko zgrać, spotkać, szczególnie we czwórkę, bo jeszcze we dwie na kawę się spotkamy, ale we czwórkę jest bardzo ciężko, więc korzystaliśmy z tego czasu. No i tak sobie pomyślałam, że zrobimy z tego taki weekly vlog, the best of, dlatego że będzie jak wtorek, nie byłam w stanie nic nagrywać kompletnie, dlatego że dojechało nas ząbkowanie. To nie miał gorączkę, a jak dzieciaki są chore, to cała nasza uwaga idzie na nie, naturalne. Więc jak tylko miałam jakieś takie chwile, gdzie mogłam cokolwiek zrobić, no to to były rzeczy typowo związane z firmą. Dzisiaj jest taki pierwszy dzień w tym tygodniu, kiedy czuję, że wracam na dobre tory, to nie jest w dobrym humorze, bawi się w salonie. I dzisiaj też jest dzień, kiedy idę na pedi, więc pomyślałam sobie, że będę nagrywać tego vloga. Jeszcze nie idziemy na paznokcie, jeszcze muszę popracować, ogarnąć parę spraw w domu. Gdy patrzcie, skupiłam. Myślę, że można śmiało stwierdzić, że jestem potentatem kubkowym i jestem specem w tej dziedzinie. Żartuję, specem nie jestem. Natomiast zamówiłam sobie ten kubek tylko dlatego, że jest szczelny. Gdyby on nie był szczelny, to zostałabym przy Stanleyu i nie testowała innych kubków. Ale jako, że tutaj ten mechanizm jest zupełnie inny, to stwierdziłam, że chcę go przetestować, zobaczyć, móc wydać jakąś opinię, zobaczyć, czy on jest lepszy niż Stanley. No jeszcze ciężko mi stwierdzić, jak długo trzyma na przykład zimno czy ciepło. Tego jeszcze nie testowałam. Na razie sam
sam ten tutaj mechanizm i faktycznie nic nie cieknie. Można to wrzucić do torby i nic nie leci przy dzieciach i generalnie jest to bardzo fajne. To się nazywa Hydrojack i ja go zamówiłam na takiej drogerii, to się nazywa iHerb, chyba tak? Tam to kupiłam. Długo, długo był niedostępny i w końcu jak zobaczyłam, że jest dostępność, stwierdziłam, dobra, próbuję, sprawdźmy to cacko. Także używam, jest przesłodki różowy, patrzę tutaj w podgląd. Przyszły do mnie nowe dresy, ja uwielbiam dresy, kocham. I miałam przez długi czas dwa takie komplety z Vasali, które nosiłam non-stop, beżowy i szary, non-stop. I zapragnęło mi się spróbowania czegoś innego, mam na myśli nawet kroju. Więc najpierw zamówiłam sobie taki komplet z H&M-u, on jest bardzo fajny. Ostatnio pod vlogiem chyba o ten komplet dostałam pytanie. Uważam, że jest świetny, natomiast w kolorze beżowym jest on niedostępny od wielu tygodni. Ale abstrahując od tego kompletu, większość moich kompletów dresowych jest jasna. Szara, beżowa, w sumie chyba tylko taka. Tak sobie wymarzyłam, żeby mieć jakieś ciemniejsze dresy. Coś, co będzie trochę bardziej praktyczne. Wiecie, wsiadanie do samochodu, wsiadanie z samochodu, jesień, zima, brudne te wszystkie progi. No chciałam mieć coś trochę bardziej praktycznego, ale jednocześnie, żeby to był ładny dres, w którym będę się czuła dobrze i który będzie fajny, który będzie cool, który mi zrobi stylówkę. Bo ja jednak większość dnia spędzam właśnie w dresie. Stylówka, stylówką, wszystko fajnie, natomiast no przy dziecku i pracy zdalnej. Jeszcze gdybym pracowała w domu, jakby z domu, bez dziecka, to spoko. To uważam, że takie ubranie się rano, myślałam, że mam porysowane biurko, takie ubranie się rano, ogarnięcie dużo daje do produktywności i do takiego zebrania się, więc ja to zgadzam się z tym. Natomiast przy dziecku chodzenie w czymkolwiek innym niż leginsy albo dresy w ciągu dnia po domu i siedzenie na macie, bawienie się, that's a no for me. To jest po prostu... Czemu? Why? Nie. To jest niewygodne. Ale żeby siedzieć w dresie i czuć się dobrze, ten dres musi być ładny. Mam tutaj coś, co jest dla mnie nowością. Nie mam jeszcze nic w szafie z tej marki, więc nie wiem jak jakość. To wszystko się dopiero okaże. Chociaż widziałam polecajki wielu osób. Chwila, rozerwę papier. Widziałam polecajki wielu osób, więc myślę, że będzie spoko. Pierwszy jest w kolorze, do którego w życiu bym się nie przyznała. I ogólnie zawsze mówiłam, że to nie jest mój kolor. Ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że go lubię. Nie oceniajcie mnie. Patrzcie na to. Granat. Granat, ja i granat. Historia jest taka, że moja mama kochała granat całe swoje życie. Moja siostra kochała granat, dalej kochają. I one po prostu w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego życia miały pół szafy granatowej, trencz granatowy, spodnie granatowe, swetry granatowe, kardigany granatowe, bluzy granatowe, wszystko było granatowe, a jeszcze był taki okres, że bardzo dużo żeglowaliśmy, wiecie, jeździliśmy na szanty, tego typu wydarzenia i po prostu mnóstwo mieliśmy rzeczy w domu granatowo-białych w paski. Mnóstwo, mnóstwo, rodzice, bluzki, polówki, t-shirty, wszystko było w paski, więc mi się ten granatowy opatrzył, ale słuchajcie, ten granatowy nie jest takim typowym granatem, ja już widzę, że on jest taki morski lekko, bardzo ładny odcień granatu i on jest taki chłodny. Śliczny, bardzo mi się podoba. Dzisiaj planuję ten dres założyć na pedi. Tutaj mamy spodnie i ja wzięłam rozmiar XS na S, bo z tego co doczytałam, to są dresy takie raczej oversize'owe. Także zobaczymy jak to będzie leżało. Wygląda wszystko bardzo zacnie. Podoba mi się ta dzianinka, bardzo fajna jest. Drugi dres. Ten jest już w kolorze czarnym. Ja się skapnęłam, że nie mam ani jednego czarnego dresu. Mam czarne spodnie dresowe z H&M-u, całe skłaczone, skulkowane, fatalnej jakości, jeszcze z liceum. Tutaj postawiłam już na bluzę z kapturem. Taki czarny, fajny dres, nawet do płaszcza, normalnie eleganckiego płaszcza zimą, do tego Inuki albo Agi. Świetnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. My planujemy może w grudniu fajny wyjazd na vlogmasy, więc ładne dresy się przydadzą, może tak. Tak wyglądają spodnie, zaraz będę sobie wszystko mierzyć. Tak wygląda góra, tutaj jest taka logówka, ale ona jest bardzo ładna, estetyczna, więc spoko to wygląda. Nic tak nie cieszy jak nowe dresy, kocham dresy. Jestem dresem. Musiałam przerwać, bo musiałam, ja zawsze mówię, po prostu popracować i nie tłumaczę co robiłam, a to w sumie też jest ciekawe, bo ja lubię takie rzeczy oglądać. Pierwsze musiałam nagrać dwa materiały na konto The Slings. Super, będę gadać z akompaniamentem Filipa robiącego kotlety z chłopaka.
A druga sprawa, musieliśmy się dzwonić w kwestii bluzy, dlatego że do Kasi przyszedł prototyp bluzy i haft trochę nam nie pasuje, chcemy ciemniejszy, więc zajmowałyśmy decyzję, jaki konkretnie powinien być haft i jaki odcień. To już jest załatwione, także mogę do was wrócić, plus Toni miał drzemkę, a jak Toni śpi, to ja nie nagrywam, bo wiecie, mamy otwartą przestrzeń i wszystko słychać. To nagrywanie vlogów jest utrudnione. O, Kasia do mnie dzwoni. A teraz? Ja rozumiem, dobra. Ja wygadam z Anią i Samatą na temat tych magazynów, w których wszystkie produkty były źle wpisane. Po prostu masakra. Wypipkam cię, bo nagrywam vloga. Poczekaj, jestem taka szczęśliwa, że miałam dzisiaj okazję porozmawiać z naszymi dziewczynami z produkcji i wymyślić nowe, piękne produkty i sposób ich promowania. Wszystko na magazynie nam się zgadza, jesteśmy tak dobrze funkcjonującą firmą, uwielbiam to. Słuchajcie, tak, Kasia jest od marketingu, słychać, prawda? Dobrze. Dobra, słuchaj. W początku wolałam ten 2883. Bo wydaje mi się bardziej neutralne. Powiem ci tak, mi się podobają oba i oba są spoko. Ciężko mi jest wybrać, bo najgorsze jest to, że one wyglądają zupełnie inaczej na próbniku, bo widzisz, ten, który teraz mam na bluzie, nie? Spojrzysz na grupie bluza kobieca, jak podjedziesz sobie i masz różową i bordową obok siebie. Mhm. To mam wrażenie pomiędzy O i Y, z tej Y i tu, jest mniejsza przerwa pomiędzy tymi dwoma rzędami jakby napisów. Jeszcze jeden call i wam pokażę. Mierzyłam, nagrywałam i znowu nagrywałam w slow-mo. Muszę coś zrobić i nie wiem, usunąć jakąś tę opcję, przez bo tak łatwo jednym przyciskiem jest się w stanie przyłączyć na slow-mo. To jest bez sensu. Moja pierwsza szczera opinia na temat tego dresu jest cudowna, jest fantastyczny. To jest zupełnie inne wykończenie niż chociażby te bluzy nasze, które leżą w The Slings, czy moje dresy, które mam, miałam do tej pory w szafie. Są takie dresy, w których czuję się grubo i czuję się taka duża i masywna. Jezus, a mnie alergia wzięła. A w tym czuję się naprawdę fantastycznie. Bardzo mi się podoba. Jej! I w ogóle podoba mi się ten granat. Ale to jest inny odcień granatu. Mówię, on jest taki morski, chłodny i taki przyszerzony. Prześliczny odcień. I właśnie robię obiad, więc wrócę na schabowe z mizerią i z ziemniaczkami. A ja wyrwałam się właśnie na pedi. Także jedziemy zrobić stopy. Po trzech dniach w zasadzie... No nie całych spędzonych w domu, bo w poniedziałek biegałam, ale prawie całych spędzonych w domu. Zrobi mi to bardzo dobrze na głowę, także jedziemy zrobić stopy. W międzyczasie na pewno sobie popracuję, pomontuję coś i odpocznę. Ha! Niż zrobione stopy. To jest taki luksus, to jest tak dobre uczucie. Słońce, jak mi tu tak głupio świeci przez ten okres noworodkowy, kiedy wyjścia były takie stresujące, bo za każdym razem jak wychodziłam, to się zastanawiałam, czy on płacze, czy coś mu jest, czy jest spokojny. To teraz za każdym razem jak wychodzę, jeszcze mi to nie minęło. Ja wiem, że to minie, ale jeszcze mi nie minęło. Za każdym razem jak wychodzę, to cała się napinam i siedzę jak na szpilkach. Cały czas oczekuję telefonu, że jest masakra, że on płacze, czy już mogę wracać, a ten telefon nigdy nie przychodzi. I ani razu chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby tak, nie wiem, czy Filip, czy ktoś, kto opiekuje się Tonim, żeby zadzwonił i mnie popędzał, ale ja zawsze czuję presję i zawsze jestem zestresowana, także nawet teraz jak siedzę, to mam takie, żeby tylko szybko dojechać do domu. Kupiłam jeszcze z bagietki sznaki z owocami, jednego też dla cioci wzięłam, także wracamy do domu. Dobry, jest dzień następny, walczę właśnie o życie. Filip będzie się śmiał, że w związku z tym nagrywam vloga. Walczę o życie, mam mało czasu, ale nagrywam vloga. Ale nigdy nie ma czasu. Nigdy nie ma czasu. Czemu ty mówisz, co ja będę robił? I mówisz, co ja, jak ja mam żyć? Muszę bardzo szybko spakować paczki dla dziewczyn i je nadać, dlatego że nie było jeszcze kuriera i liczę na to, że zdążysz, bo one dzisiaj wyszły. Dlaczego robię to na ostatnią chwilę? I don't know, nie pytajcie mnie. Ale nauczę się, zmieniam się, tylko po prostu to jest proces, małe kroki i będzie lepiej. Kupuję paczki dla wszystkich dziewczyn z The Slings, tylko dla siebie nie muszę wysyłać. Mamy tak raz na jakiś czas takie spotkania. Ostatnie było w Warszawie, poszłyśmy sobie razem na pilates, zjedliśmy dobre jedzenie i miło spędziłyśmy czas. Ale teraz jest taki zakręcony ten czas przed świętami, to Q4 w marketingu, w firmie, że
nie mamy czasu się spotkać, a i tak w grudniu musimy się zobaczyć na Wigilię. To już jest takie, to jest must have. Więc postanowiłyśmy, że zrobimy dziewczynom paczki niespodzianki. I tak się złożyło. Długo myślałyśmy, różne wersje miałyśmy w głowie. Ale w końcu stwierdziłyśmy, że zamówimy wszystkim taką dobrą maczę. Zestaw taki gotowy, widzicie, tutaj jest taka jakaś łopateczka do nabierania tej maczy, jest taka trzepaczka, jest podstawka na... Bez sensu nagrywam vloga, zaraz przyjdzie kurier, dobra, postaram się. Także jest taki cały zestaw do parzenia maczy i do tego zamówiłyśmy przepiękne kubeczki, zaraz Wam pokażę. Ten zestaw nie jest najlepiej zapakowany, nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia, muszę im o tym powiedzieć, bo jak tak wysyłają paczki, to przecież może zaraz się zbić, ale kubeczki przyszły ładnie zapakowane, więc wykorzystamy to. Zobaczcie, taka ładna ceramika, good morning, także w takim ładnym kubeczku będziemy sobie razem pić maczę. I teraz zrobimy tak, łyżeczkę, podamy kubek, a wy to widzicie? Nie, tak, to wy widzicie. Teraz tylko to muszę obrócić, bo inaczej wpadnie mi w... wbije się w karton. O, tak. Tu kubeczek. Ta folia powinna przyjść na górę. A? Źle tam to zapakowałam. Tak mi się spodobał ten dres, że drugi dzień go założyłam. Na moją obronę nie chodziłam w nim wczoraj cały dzień, tylko pół, więc na luzie mogę w nim dzisiaj chodzić, ale mówię, tak mi się spodobał, bardzo mi podpasował. Takie wynikły, że zamówiłam jeszcze case'y dla dziewczyn, ale to one wiedzą akurat o tych case'ach i ta marka nie opisuje w ogóle case'ów, który jest do którego telefonu, więc teraz drogą dedukcji dochodzimy. 14 Pro Max to jest Agnieszka, masakra, nie? Sprzedajesz takie informacje. Co? Ładne są te case'y, natomiast no to jest wkurzające. Mało kto pewnie zamawia 6 case'ów na raz. To zrozumiałe, ale... I teraz tak. Dalej, co ja mam w zamówieniach? Dobry. 304. O! Kartę poproszę. Dobrze, już odpalam. Ale to on imię naznaczył. Z markiem? A myślałam, że z markiem. Jest najmniejszy. Mhm. Dzięki na razie. Dzięki. Dzięki. Jezus Maria. I 14 to będzie... 16 jest moja. 14 Pro Max to będzie Kasi. I 14 Pro Ani? Czekaj. Mój na idę z... taką małą pomocą Filipa, a mi się udało. Zatrzymasz? Nie. Siema. Siema, Antonias. Zobacz, co tu jest. Kamerus. To ciacho ciekawsze troszkę, tak? Siema. O nie, muzyczka leci. Samisiu. Cześć, jesteś w więzieniu? Tak. Idę do ciebie. Taka dobra cytryna? Tak? Dobra cytryna, nie? Mama. Mogę posmakować? Tak. Była pyszna. Tak. Świętujemy koniec tygodnia. Thank you.